Scena jest coraz gorsza, coraz bardziej herlawa, coraz bardziej podzielona. Coraz mniej ludzi. Coraz mniej płyt się wydaje. Koncerty niby są, ale ludzie są już tak grymaszem, że już szkoda jechać na drugi. Za moich lat młodości jechało się na koncert polski bez problemu. Przychodzą ludzie normalsi, przychodzą ludzie, którzy potrafią się dobrze ubrać punk rockową, tak? Przychodzą ludzie, którzy kiedyś słuchali punk rocka. Przychodzą po prostu różni ludzie. To nie jest to, że trzeba szukać tych zadym, ale one po prostu są. Jeden głupek głupkowi nadepnie na odcisk i się zaczyna. To jest normalne. Punk rock jest agresywny? Punk rock jest bardziej romantyczny niż agresywny, ale zawsze zawiera w sobie jakąś nutę agresji, wiadomo. Punk rock jest dla mnie sposobem na życie, odreagowaniem od tego całego gówna, które nas otacza codziennie. Jestem mile zaskoczony, bo to jest mój pierwszy koncert tutaj i podoba mi się. Przyjechaliśmy na koncert z powodu uczczenia tego Cudu nad Wisłą, nie? I z powodu tego, że są fajne kapele, nie? Patrzysz? Patrzę. No mówię, patrzę i widzę, że coraz młodziej. Stare dziady robią tak. I nic się nie dzieje. I nic się nie dzieje. Ale widać, że gdzieś tam jest coś tga, nie? Bo przyszedł, obejrzał. Tak, tupnie nóżką, coś tam. Emocji nie ma generalnie. A młodzież to wiadomo jak to młodzież, no. Znaczy młodzież to jest zawsze fajna, bo muszą nie reagują dlatego, że tak samo. Stary przyjdzie, popatrzy, przypomnił się co nieco, strzeli parę browarów, tam krzyczy, a zagrajcie ksenne, tak? My nie umiemy, gramy swoje. Nie, no tak. wiesz, ja mógłbym mieć taką alternatywę, że wiesz, wracałbym z roboty, kładł się przed telewizorem, zasypiał z gazetą na twarzy, tak? Nie chcę tak, punk rock jest dla mnie ucieczką. Po prostu, ja wiesz, rzucam, jak gdyby zostawiam siebie takiego, który tam jest w pracy i się w jakiś sposób tam wyzwalam od tych wszystkich swoich problemów i pomogę sobie pograć punk rocka z kuplami. Codziennego zwykłą szarość, potem na ludzi spoglądamy, jak patrząc czasem i zmarszcząc czasem, jak bezmyślności naprzód gonią, przyszłość będącą zatraceniem. Pobawisz się ją. Tak naprawdę wszystko wywodzi się u nas od reggae, natomiast no wiadomo, każdy ma jakieś inne doświadczenia muzyczne. Graliśmy wiele razy przed takimi zespołami właśnie ostrzejszymi i myślę, że i to można u nas znaleźć. Wszystkie Legionowo Rock Festiwale są częścią takiego cyklu, który nazywa się Rock and Rollowe Święto Narodowe i nieprzypadkowo 15 sierpnia właśnie w rocznicę Cudu nad Wisłą chodzi o to, żeby daty, które są ważne w historii Polski, a które są datami radosnymi, takie jak 3 maja, takie jak 11 listopada, właśnie takie jak 15 sierpnia, żeby je fajnie święcić. To nie ma być jakaś kontrpropozycja do innych obchodów, bo oczywiście są potrzebne i składanie kwiatów i msze jakieś okolicznościowe, nikt tego nie neguje. Natomiast właśnie fajnie wieczorem pójść się pobawić, właśnie dlatego, że żyjemy w wolnej Polsce i dlatego, że możemy pójść na rynek.